czy praca w McDonald's faktycznie jest taka zła, jak ją malują. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć Wam na te pytania i pokazać trochę szerszą perspektywę na tą pracę. Więc jeżeli jakkolwiek Cię zainteresowałem, to zostań do samego końca i przedstawię Ci naprawdę wszystko, co będziesz potrzebować przed pracą w McDonaldzie na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie doświadczeń innych pracowników i na podstawie Was wszystkich z komentarzy z poprzedniego filmu. Wiem, że aktualnie jest sezon wakacyjny, więc Wy wszyscy przychodzicie tutaj na wakacje pracować, co mi się jeszcze bardziej podoba, bo bardziej licznym gronem pewnie tutaj przyjdziecie. Jeżeli chodzi o wakacyjną pracę, od razu Wam powiem, że się opłaca, ale za chwilę Wam wytłumaczę, na co najlepiej spojrzeć i na co zwrócić uwagę, więc zostańcie do końca. Psst! Filmik jest cały się podzielony na takie segmenty na filmie. Tam na dole możecie sobie tak ładnie pominąć to, co Was bardziej interesuje. Kliknąć idealnie w ten segment. Kurwa. Uderzyłem go. Na samym początku, żeby w ogóle porozmawiać o tej pracy, to najpierw trzeba się zatrudnić. Więc porozmawiajmy najpierw o tym, jak to wygląda i czy jest to jakkolwiek ciężkie, żeby się tam dostać. I to oczywiście, że nie jest i chyba wszyscy wiecie. Ogólnie samo zatrudnienie wygląda tak, że albo znajdujecie jakieś ogłoszenie na OLX-ie czy coś i wysyłacie zgłoszenie. Ewentualnie jak chcecie do konkretnego maka pójść, to po prostu pójdźcie, zapytajcie sobie jakiegoś menadżera, kierownika zmiany, kogokolwiek o karteczkę taką zwykłą, o to, żeby wypełnić swoje dane i zanieść, bo w McDonaldzie właśnie szukałem na podstawie takich karteczek zwykłych pracowników. Na tej podstawie po prostu się do Was odezwą, tam napiszecie na przykład w uwagach, że kiedy chcecie pracować, jakie dni i tak dalej i oni się na pewno do Was odezwą, bo no, szukają pracowników na potęgę i przez to, że jest taki deficyt, to w makach właśnie przyjmują strasznie dużo ludzi i jest strasznie duży przemiał tych ludzi, czyli strasznie dużo osób się zwalnia, strasznie dużo osób przychodzi, strasznie dużo osób musi być szkolonych i strasznie dużo osób jest wyszkolonych i od razu wychodzi. Przemiał tych ludzi jest potężny i tak na 90% dostaniecie od razu po prostu telefon z rozmową o pracę, gdzie rozmowa o pracę tak naprawdę nie jest rozmową o pracę, a po prostu już podpisywaniem umowy i tym, żeby przyjść na pierwszy dzień, bo oni nieważne jak na Was spojrzą, czy nie masz nogi, mózgu, czy nie wiadomo czego i tak Was najprawdopodobniej przyjmą. Patrząc z doświadczenia i z doświadczenia moich kolegów, to jest po prostu tak, że jeżeli dojdziesz na rozmowę, to już się kwalifikujesz. Nie wspomniałem tylko o wymaganiach, jakie tam są, oraz badanie, na które Was kieruje pracodawca, czyli po prostu idziecie do medycyny pracy, bierzecie książeczkę sanepidowską, wyrabiacie sobie, czyli tam wymaz skału i tak dalej i musicie to zrobić, po czym dostajecie skierowanie od właśnie pracodawcy, czyli w McDonaldzie już, na badanie, czyli tam jest słuch, tam pobierają chyba krew z palca, nie pamiętam co jeszcze, ale no to macie takie szybkie badanie i wtedy już jesteście skłonni w 100% do pracy i książeczkę lepiej sobie wyrobić przed, ale też zamiast płacić za to, możecie dostać skierowanie od pracodawcy i on wtedy płaci za Was, żeby wyrobić tą książeczkę sanepidowską. Więc jeżeli macie taką okazję... Idąc krok dalej, mamy ubrania pracownicze, czyli to, co musimy się ubrać, bo jak dostaniemy tą pracę, to oczywiście pierwszy dzień też musimy już przyjść ubrani, nie możemy przyjść w swoich ciuchach w żaden sposób, bo tam jest BHP, jest to, że macie wyglądać jakoś tam. Pierwszy dzień od razu dostajecie swój strój. Czy on jest fajny? To zależy, na jaką partię traficie akurat w tym konkretnie. Niektóre spodnie są w porządku, a niektóre są naprawdę tragiczne, więc to zależy, na które akurat traficie, bo jest kilku dostawców. Ewentualnie w spodniach jeszcze jest szansa, żebyście mogli przyjść swoich. Jeżeli macie jakieś ciemne dżinsy, pamiętajcie, żeby po prostu jasne nie były. Jeżeli macie jakieś dżinsy, które są jakkolwiek ciemne i wyglądałyby mniej więcej podobnie tak jak te makowskie, to bez problemu możecie przyjść swoich i zgaduję, że nie przyczepią się do tego, lecz nie namawiam, bo szkoda w sumie swoich spodni. Ważne, żebyście dostali tam. Jak dostaniecie jakieś złe, to nie jest to żaden problem, żeby tam podejść, powiedzieć, że chcecie inny rozmiar, cokolwiek. To nie jest żaden problem z tym. Ciuchy nie są złe. Koszulka nie podoba mi się. Jest takiego kroju, że ja na początku w ogóle dostałem damską. Ona jest coś takiego, że ona jest wąska tutaj, a szeroka na dole, przez co ona tak zwisa na Was i ta koszulka mi się w ogóle nie podoba. Chodziłem przez praktycznie 7 miesięcy w swojej. Niestety później zakazali nam tego, więc musimy w tej chodzić i ona mi się nie podoba. Spodnie ja dostałem chyba te najlepsze akurat. Ciemne, one są właśnie Wam się wyświetlają, one są naprawdę przystępne i są wygodne, nie wyglądają źle. Jeszcze nie miałem z nimi problemu przez 2 miesiące, więc te spodnie są git. Buty są nie najgorsze, powiem Wam szczerze. Są to te buty, które aktualnie mam na sobie, bo z pracy wróciłem, nawet mam makowe skiety. Są one antypoślizgowe, także no w swoich butach nie ma szans, żebyście weszli tam, bo byście się ślizgali jak nie wiadomo po czym, jak po jakimś lodowisku. Po prostu byście latali przód, tył i no wyjebalibyście się po drodze kilka razy na spokojnie. Więc te buty są akurat must have'em. One są nawet wygodne, są git, nie są jakieś tragiczne, są miękkie i nie boli chodzenie w nich. Nawet jakbym miał swoje jakieś nie wiadomo jakie, to i tak bym ubrał te do pracy, bo po pierwsze szkoda swoich, po drugie te nie są złe. Pamiętajcie, że jak wam się rozwalą w jakiś sposób, no to od razu powinniście dostać nowe. Jeżeli nie dostaniecie nowe, to zawsze możecie powiedzieć, że no nie macie sprzętu do pracy, więc nie przychodzicie. No nie możecie wejść swoich na kuchnię, chyba że macie specjalne takie do PHP, ale no zawsze warto po prostu mieć wymówkę, że nie przyszliście do pracy, bo nie macie sprzętu pracowniczego, ale pamiętajcie, że możecie to wykorzystać tylko wtedy, kiedy zgłaszaliście to powiedzmy tydzień przed, 2 tygodnie przed i wam nic z tym nie zrobili. Inaczej ciężko to wykorzystać, kiedy po prostu im nie powiedzieliście, że się rozwaliło, a po prostu nie przyszliście, nie? I powiecie wtedy, że rozwalone buty miałem. No ale skąd oni mieli wiedzieć, jak im nie powiedziałeś? Takie najważniejsze tipy ode mnie, czyli jakie podejście powinniście zabrać do tej pracy, jaką wiedzę powinniście zabrać do tej pracy i na co się powinniście przygotować. Tutaj jest i tutaj macie największe zbiorowisko wiedzy do tego, co powinniście się nauczyć, na co powinniście się nastawić. Powiem wam, że nie nastawiajcie się totalnie na nic, nie myślcie totalnie o niczym, przyjdźcie na totalnej wyjebce, po prostu bądźcie ciekawi. Jak coś się robi, zadawajcie pytania. Starajcie się też jak najszybciej się nie nauczyć wszystkiego, ze względu na to, że jeżeli będziecie umieć rzeczy, to oni będą was do nich wysyłać. Więc jeżeli będziecie tak stąpywać przez szereg i powiedzmy, że zatrudnili kilka osób, podejdzie ktoś z miotłą do was wszystkich i da wam, ta miotła jest przykładowa, da miotłę jednej osobie, ta powie, ja nie umiem zamiatać. Dla was to jest śmieszne, ale to jest codzienna sytuacja akurat w Macu. Ja nie umiem zamiatać. To nie jest tak, że chodź, ja cię nauczę zamiatać, tylko jest następna osoba, która już będzie umieć zamiatać. Jeżeli ty powiesz, ja umiem zamiatać, to masz dodatkowe zadanie. Z tym zamiataniem to jest akurat częsta sprawa w tym Macu, co jest jak dla mnie śmieszne, ale nie patrzcie na ten przykład jak na zamiatanie, tylko na pójście takie szersze, typu macie osobę, która stoi na wydawaniu zamówień, wy stoicie na napojach, więc lejecie napoje i przychodzi ktoś i mówi, wydaj to zamówienie, a jakaś osoba powie, ja nie umiem wydać tego zamówienia i sobie stoi. I mnie tego nie nauczono, ja nie miałem szkoleń i tak dalej. Więc wtedy wy podnosicie łapkę, czy tam nie wiem, odzywacie się za plecami, że wy umiecie, no to wtedy nie ma tak, że on się odwraca i mówi, o, zajebiście, brawo, i się odwraca do tamtego i mówi, dobra, to teraz tak, to robisz tak i musisz z tym iść tam i tak to zanosisz i go uczy, tylko on mówi tak, no to do widzenia, wydaj. I tamtego zostawia, nic z nim nie robi, więc nie opłaca się wstępować poza szereg, bo pamiętajcie, że nie macie płacone od wydanego zamówienia, przyjmowanego zamówienia, czy cokolwiek, tylko płacone macie od godziny. To jest najważniejsze, czyli nie przejmować się niczym, robić swoje, żeby tam chociaż psychicznie się nastawić na to, że powinniście mieć wywalone totalnie, bo to, że na was krzykną czy coś, to totalnie nie ma odzwierciedlenia w niczym. Tak samo notatki pracownicze, one totalnie nic nie dają, czyli dostajecie notatkę, to leci do akt, ale tylko do akt wewnętrznych, to nie leci wam do dokumentów czy coś tam, tylko po prostu macie napisaną notatkę, że stałeś i nic nie robiłeś. No trudno, masz zapłacone za godzinę, też tego nie wykorzystywajcie tak powszechnie, bo jeżeli tak będzie, no to po prostu nie przedłużą z wami umowy, nie wezmą was dalej i czasem szkoda po prostu szukać następnej pracy, ceną tego, że po prostu ci się nic nie chciało robić, więc jak stoicie sobie, już nic nie robicie. To jest ważna część tego, że jak stoicie, nic totalnie nie robicie, nic nie ma, nic nie możecie zrobić, no bo tak naprawdę nic nie ma, żadnego zamówienia, nic się nie dzieje. Weźcie sobie nawet szmatkę, weźcie sobie jakiś środek czyszczący typu w McDonaldzie akurat to jest SK, czyli taki płyn do blatów i sobie po prostu psikajcie, przecierajcie sobie blaty, przecierajcie sobie stoliki, cokolwiek. Nie stójcie w miejscu, bo za to będą was opieprzali cały czas i za to będą na was gadali złe rzeczy. Nie musicie naprawdę totalnie nic robić, ale nie stójcie w miejscu. Czyli nie stój tak, a weź tą szmatkę i weź sobie ziup, ziup, ziup. Ciebie to nie zaboli, tak naprawdę nic nadal nie robisz, a przynajmniej nikt się nie może przywalić do tego, że nic nie robisz. To jest wielka filozofia, ale bardzo dużo zmienia. Jeżeli chodzi o stanowiska, jakie mamy stanowiska? Jest ich bardzo dużo. Jest tak, jest lobbysta, czyli osoba, która na sali sprząta, jest na przykład lider gościnności, który was przy drzwiach wita. Jest osoba na napoje, czyli osoba, która tylko napoje leje. To jest najłatwiejsze stanowisko. Ogólnie wszystkie te stanowiska są stworzone dla debili. I cały McDonald's jest stworzony dla debili i to pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne. Jak na przykład coś wam nie działa, to przypomnijcie sobie, że jest to stworzone dla debili i bardzo łatwo to naprawić. Wracając do stanowisk, jest kolejny, czyli przyjmowanie drive'a, czyli na słuchawce tam gadasz, że witam w McDonald's, przyjmujesz sobie zamówienie. Jest osoba, która wydaje drive, jest osoba, która pakuje drive. To są standardy, które powinny być przestrzegane, ale nigdy nie są. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jak ja pracowałem i na rano, i wieczorem, i w nocy, to nie było przestrzegane. Ewentualnie w samo popołudnie może być. W dodatku jest oczywiście osoba na kuchnię. Jest czasem, ale nie zawsze, osoba do śmieci, czyli tam sprząta śmieci, te wszystkie kartony i tak dalej, je wywozi. To też jest stanowisko. Osoba na sprzątanie, ale osoba na sprzątanie raczej jest w nocy. Menadżer, kierownik zmiany i ewentualnie kierownik zwykły. Jest jeszcze osoba do spraw personalnych, czyli menadżer do spraw personalnych. W tym przypadku menadżer do spraw jakości też jest, ale mniejsza z tym, i tak będziesz zwykłym jebanym pachołem. Więc wracając, ty będziesz tylko pachołkiem, czyli zwykłym pracownikiem, jak przyjdziesz. Jest droga rozwoju jakaś tam i ona bardzo dużo daje, nie o tyle pieniężnie, a o zarobkach za chwilę pogadamy. Czyli ile się tam zarabia na każdym stanowisku, bo menadżerem nie jest trudno zostać w McDonaldzie. To jest kwestia naprawdę, pół roku pracujesz, jesteś w stanie zostać menadżerem. Rok pracujesz, już masz dużą szansę na zostanie menadżerem. 1,5 roku, 2 lata, to jak będziesz chciał, to zostaniesz i tyle. A zawsze w dokumentach masz napisane, że tam sterowałeś sobie ludźmi i tak dalej, więc jest to jakiś plus. Więc jest to też jakiś plus. I to może jakkolwiek wam coś tam dać w przyszłości, ja nie wiem. I teraz, znając was, najważniejsze, czyli zarobki, jakie tam możecie liczyć. Więc tak, zwykły pachoł, najniższa krajowa, niestety, ale na więcej nie możesz liczyć. Aktualnie to jest 27 zł, ale to jest umowa zlecenie, a umowa o pracę ma najniższą krajową 25,60, a w McDonaldzie jest tylko umowa o pracę. Nie może być umowy zlecenie, nie przyjmują na umowę zlecenie, jest tylko umowa o pracę, więc liczcie się, że to będzie 25,60 brutto, więc to nie jest tak, że jeszcze dostaniecie te 25,60 do łapy, tylko tego jeszcze musicie odliczyć składki. Nawet jeżeli nie macie 26 lat, to i tak odliczacie składki, co jest dużym błędem, jak widzę ludzi, którzy przychodzą w moim wieku, czyli 18 lat, 19 lat, 20 lat i oni myślą, że te 25-60 to oni dostaną tak o, czyli jak przerobią 100 godzin, to będą mieć 2560 zł. Nie, bo od tego jeszcze odprowadzacie składki i wtedy dostajecie o wiele mniej tej pieniędzy, bo odprowadzacie jeszcze chorobowe, emerytalne, jakieś tam gówno. Jeszcze w McDonaldzie macie coś takiego jak PKK, czyli odkładacie tam 1% wypłaty i to wam się mnoży i tak dalej. Wyszukajcie sobie, co to PKK. Ja nie wiem, jak to w innych pracach jest, ale możecie sobie sprawdzić, czy na pewno nie odkładaliście na PKK i tam może się wam fajna sumka uzbierać, jak nawet o tym nie wiedzieliście, bo ja na przykład uzbierałem jakieś 1200 zł podczas 8 miesięcy pracy, nawet nie wiedząc o tym, że tam się zbierają jakiekolwiek pieniądze. Zrezygnowałem z tego ostatecznie, bo to mi zabierało jakieś 150 zł z wypłaty i wolę sobie to odłożyć samemu, niż jak na jakąś giełdę państwową. I sobie spójrzcie, bo podpisując umowę automatycznie to macie zgłoszone, że to chcecie, a nie, że tego nie chcecie i musicie podpisać, że to chcecie, co jest jak dla mnie głupotą, ale w moim przypadku tak było, więc zapytajcie o to, jak będziecie akurat na rozmowie o pracę. Więc tak, pachołek, najniższa krajowa, to jest w zwykłym miesiącu, na zwykłym etacie masz 4224 zł brutto pieniędzy, ale to jest przed składkami. Po składkach tyle, ile ci wyświetlam tu, więc powiem ci, że to nie jest dużo, lecz nadgodziny są płatne 100%. To jest fajne i nie, że 100%, że tyle samo, tylko nadgodziny są płatne 100% więcej, czyli jak macie powiedzmy 25 na godzinę, to podczas nadgodzin macie 50 na godzinę, więc nadgodziny akurat są warte siedzenia tego, lecz ja pracuję akurat w Macu, gdzie tych nadgodzin nie ma, pewnie ze względu na to, że właśnie musieliby naprawdę dużo za to zapłacić, więc po prostu z tego mój franszyzobiorca z tego zrezygnował i tego nie ma. Jeżeli chodzi o bonusy, to dostawa, czyli przyjęcie dostawy, gdzie przyjmujesz dostawę, wypakujesz dostawę, 50 zł więcej płatna, oczywiście brutto, więc jeżeli odpłacasz podatki, no to te 50 zł to nie jest twój dodatek, tylko jeszcze od tego musisz podatek odprowadzić. To po pierwsze. Po drugie jest dodatek nocny, czyli 20%. I 20% nie wydaje się tak dużo, dopóki nie zobaczysz, jak to w skali miesiąca na każdej godzinie ci się odbywa, więc jeżeli masz stawkę godzinową 25,60 zwykłego pachoła, to nie masz takiej stawki, bo jako pracownik nocny masz 27 zł na godzinę i wtedy jako pracownik nocy 27 zł na godzinę plus te 20% wychodzi ci 32,40 na godzinę i to już jest fajna stawka godzinowa, a jeżeli chodzi o zwykłego pachoła, już sobie to obliczę, to macie 30,72 zł. Tyle ma zwykły pracownik na nocce, nocne godziny się liczą od 23 do 7, więc naprawdę nocki się po prostu opłacają. I ja właśnie jestem pracownikiem nocnym i w życiu na dniówce byłem może 5 razy. I nie warto, bo jest za dużo ludzi i jeżeli chodzi o ludzi, to na dniówkach bardzo często jest bardzo dużo ludzi, jest taki młyn straszny, ciężko się gdziekolwiek przycisnąć, ciężko cokolwiek zrobić, ale każdy jest mniej więcej na każdym swoim stanowisku i mniej więcej każdy coś tam ogarnia, przez co jakoś to leci. Na nockach, jeżeli macie drive'a otwartego całodobowo, to jesteście praktycznie sami na całej restauracji, musicie prawie wszystkie stanowiska ogarniać, samemu sobie wstawiać frytki, mięso, wszystko, nalać napoje, w ewentualności pójść na kuchnię, jak nikogo nie ma, typu nawet menadżer ci nie pomoże i tak dalej. Całodobowy McDonald's jest rzadkością, więc nie będę o nim się tak rozwijać, bo to zrobiłem w poprzednim odcinku, co był błędem, bo ja wtedy zamiast rozmawiać ogólnie o pracy w McDonaldzie, to rozmawiałem o sobie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Menadżer musi się liczyć ze stawką godzinową od 31 zł na godzinę do 35, czyli świeżo upieczony menadżer 31 zł na godzinę. Menadżer, który zrobił już szkolenie drugiego stopnia, czyli taki, który po prostu te szkolenie drugiego stopnia jest od razu zapieczętowane, robione dla każdego świeżego nowego menadżera, to jest dodatkowa złotówka do godziny, czyli zostaje 32 na godzinę. Jeżeli chodzi o instruktora, czyli osobę ponad pracownikiem, a pod menadżerem jeszcze, to ona się musi liczyć ze stawką od 28 zł na godzinę wzwyż. Tam 28 do chyba 32 albo 31, nie pamiętam dokładnie, ale najczęściej te 28 to jest stawka, którą dostają. Jeżeli chodzi o zastępcę kierownika i kierowniczkę, nie powinno was to obchodzić, bo i tak nie zostaniecie, lecz oni już nie mają stawki godzinowej, tylko mają stawkę stałą i ona nie jest wcale taka wysoka i oscyluje tak mniej więcej, bo ja też nie mogę mówić za dużo. Zależy od tego, ile dany kierownik akurat w restauracji pracuje. Ja się dowiedziałem o tym, jak wyjechałem do innego McDonalda pomagać w tym przypadku, bo my mamy coś takiego między naszymi McDonaldami, że po prostu wyjeżdżamy do innego Maca, żeby pomagać tam, na przykład na sprzątaniu, na drive'a i tak dalej. Pamiętajcie, no, że po prostu jesteś pracownikiem w innym McDonaldzie i dowiedziałem się o tym, że kierownik zarabia od 7 do 10 tysięcy najczęściej, lecz ci już najwyżej, ci już kierownicy, którzy mają długi staż, już tam mogą wyżej zarabiać, ale ci świeżo upieczeni, którzy przychodzą na kierownika, tam rok, dwa pracują, no to oni dostają tak od 7 tysięcy do 10 tysięcy brutto i no oni jeszcze muszą z tego składki, najczęściej jeszcze podatek, no bo rzadko kiedy po prostu kierownik restauracji będzie tak młody, żeby nie odprowadzać podatku. Co jeszcze? Coś tam jeszcze mam. To moje coś tam to akurat był w tym przypadku elastyczny grafik, o którym zapomniałem wspomnieć i elastyczny grafik polega na tym, że do 15 dnia danego miesiąca po prostu możecie napisać: nie mogę w dany dzień przyjść, możecie zmienić etat, możecie wszystko, lecz dopiero do połowy miesiąca. Jeżeli do połowy miesiąca się nie wyrobicie z tym, to później jest ciężko zmienić grafik już, znaczy da się dogadać, czyli zadzwonić, powiedzieć: nie mogę w dany dzień, czy dacie radę mi przełożyć, czy to, czy tamto, da się dogadać. najczęściej, jeszcze jak to zrobicie z wyprzedzeniem, to zawsze coś tam się da ugrać z tego, jeżeli nie będziecie tego nadużywać. A jeżeli chodzi o takie nagłe przypadki, to macie, pamiętajcie, w roku 4 razy możecie urlop na żądanie wziąć, czyli po prostu no, nie możecie przyjść i koniec, takie 4 dni w roku, i 2 razy siłę wyższą możecie użyć, czyli nie wiem, nie odpali wam samochód, nie przyjedzie wam pociąg, nie przyjedzie wam autobus, nie jesteście w stanie jakkolwiek się dostać do pracy, cokolwiek takiego, nie wiem, wyjedziecie na wakacje za wcześnie, ale nie chcecie o tym nikomu powiedzieć, więc weźmiecie siłę wyższą, żeby było, że niby samochód się zepsuł. No, różne przypadki są. Pamiętajcie, że 2 razy w roku tylko to macie, więc to nie jest jakieś, wiecie, częste, ale zawsze się przydaje. Elastyczny grafik jest, możecie napisać, że na przykład w poniedziałki, środy, niedzielę nie możecie pracować i po prostu was rozpiszą w inne dni tygodnia i na przykład możecie napisać, że od 7 do 20 możecie pracować, a po 20 do 30 nie możecie pracować. No to jest no, niemożliwy akurat scenariusz, ale wy wiecie, o co chodzi. Czyli ustalacie sobie mniej więcej godziny pracy, ustalacie sobie dni pracy i kiedy nie możecie, kiedy możecie, ustalacie sobie etat, czyli ilość godzin w miesiącu. Tylko pamiętajcie, żeby to robić do połowy miesiąca, bo inaczej nie uda wam się i koniec. I będziecie musieli przyjść, inaczej będziecie mieli enenki, nagany i możecie zostać dyscyplinarnie zwolnieni po 3 takich nieobecnościach. Czyli 1 nieobecność równa się NN, nieobecność równa się nagana. Najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej. Jak dostaniecie naganę, to się totalnie nic nie dzieje, ale jak dostaniecie 2 kolejne, to mogą was po prostu zwolnić. Tak o, szczerze mówiąc, to chyba było wszystko i wydaje mi się, że wszystko już ująłem w tym, co chciałem i chyba tyle. Kocham was. Spiąłem się, ale to chyba nie będzie widać. Chyba nie widać. A mogę stąd zeskoczyć? Nie, ze całym sprzętem w sumie. Cały sprzęt. Ty, widać mnie? Chyba mnie widać. Bo gdyby nie miał całego sprzętu w kieszeniach, to bym skoczył, szczerze mówiąc. Ała, kurwa. A, sprzęt mi wypadł.